Street workerzy to ludzie czuwający nad losem osób wykluczonych społecznie. Prawdopodobnie już wkrótce będzie można ich spotkać na ulicach naszego miasta. Spółdzielnia Socjalna Perspektywa organizuje dla nich szkolenie. Spółdzielnia jako pierwsza w Suwałkach wyszła z takim pomysłem. Streetworkerzy pomagają ludziom ulicy w otrzymaniu czystego ubrania, przyborów do higieny, a gdy trzeba, żywności. Dzięki ich działalności osoby pozbawione domu i środków do życia dowiadują się też, gdzie mieszczą się instytucje pomocowe, jak noclegownia czy przeznaczone dla nich ośrodki profilaktyki i wsparcia. Streetworkera, co niezmiernie ważne, nie trzeba daleko szukać, ponieważ jego zadanie polega na samodzielnym docieraniu do bezdomnych. Oni jeżdżą po różnych takich właśnie pustostanach, tak, po ulicach i szukają właśnie osób bezdomnych, którym jest potrzebna pomoc, tak. No i to o to chodzi. Bardzo często jest tak, że oni wymagają hospitalizacji, więc jest wzywana karetka i jadą do szpitala, no bo najczęściej mają jakieś kończyny odmrożone, są chorzy, więc pierwszy krok to szpital. A potem do nas wracają. A dokładniej do prowadzonego przez Perspektywę Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i właśnie Bezdomnych. W Suwałkach nie brakuje osób, które chcą poznać bliżej metody działania i etykę pracy streetworkera. Jest to kolejne działanie projektu naszego pozyskanego z FIO na 2017 rok. Celem takiego szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w pracy właśnie z osobami bezdomnymi. Na szkolenie ogólnie zapisało się bardzo dużo chętnych, jednak nie mamy ograniczoną ilość miejsc, 15 osób tylko. I z uwagi właśnie na to, że jest mało miejsc, to planujemy kolejne szkolenie zorganizować. Osoby, które zgłosiły się, są to osoby no raczej z różnych organizacji pozarządowych, takie osoby społeczne, które pracują społecznie. Miejmy nadzieję, że dzięki temu szkoleniu zdobędą tą wiedzę i będą mogły w swojej codziennej pracy ją wykorzystać. Wiedza z zakresu pedagogiki ulicy może się przydać w różnego rodzaju punktach interwencyjnych. Po szkoleniach zaplanowanych na 21 i 22 września prawdopodobnie powstaną nowe grupy wsparcia.